Test, test, test. A ja ten odcinek zacząłem jak kiedyś, nie wiem czy czytaliście komiks Tytusa, jak był w tym świecie, co się paliło papierosy tylko i tam potrafili wykaszleć cały alfabet, a ja... Także zaczynamy. Dzisiaj będzie krótko, bo mam mało głosu. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, zaczynamy. Wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią zgłoście się do doradcy inwestycyjnego. Bardzo szybko dzisiaj tak przyjrzymy, tylko jak rano na update'cie mówiliśmy, znaleźliśmy się poniżej tej pierwszej zielonej linii. I mówię, że raczej będziemy iść w kierunku tutaj dołu i pięknie żeśmy tutaj spadli. Tym samym podnieśliśmy się trochę na SP500, zaraz przyjrzymy. No i na Bitcoinie mieliśmy ten wyjście z tego kanału, czyli tak jak rano było mówione, że będzie prawdopodobnie tutaj wyłamanie na dół, czyli ktoś mógł shortować. Ja osobiście czekam na support tutaj. Także tutaj zaraz zobaczymy. Spójrzcie, tu był kanał, w którym ładnie bardzo wyszliśmy, tak? Fale, doszliśmy do point of control tego całego tutaj range'u i nagle zaczęliśmy się wyłamywać. Ja dałem taki target tutaj wyłamania, ale myślę, że ten poziom dzienny nas tutaj utrzyma. Jeżeli jednak nie, no to mamy tutaj poziomy. Zobaczcie, w tej chwili jesteśmy na daily, tylko że muszę go zmienić, bo to już jest previous day. Dobra. I tutaj mamy Fipsy, czyli tutaj mieliśmy point of control i Fib Golden Pocket. Dobra. A tutaj na dole, jak odmierzymy sobie Fib od do, no to posiadamy, zobaczcie, nie dość, że na tej niebieskiej strefie tutaj jesteśmy. Tu mamy Fibonacci z serii 40 i tutaj też jest widać taki support, tak? I dodatkowo jeszcze value area low jest tutaj, więc ja osobiście by mi pasowało, jakbym gdzieś tutaj co uchwycił. I teraz bardzo ciekawa rzecz, bo jeżeli nadal lecimy i tu jest taka przekątna dosyć długa, to zobaczcie, że nie wyszliśmy powyżej topu. Jeżeli tutaj nie będzie wyższego dołka, czyli przejdziemy, to spodziewajcie się, bo może być nadal tutaj atak na nowsze losy. No ja myślę, że tutaj będzie raczej taki wyższy dołek i możemy tutaj cisnąć. Zobaczymy jeszcze tylko szybko S&P. S&P, no i S&P, zobaczcie, doszło tutaj do naszego oporu. Tu jeszcze jest dwójka, dwusetka, Simple Moving Average, zobaczcie. No i też mamy, zobaczcie, Fibonacci serii 40. Mamy tą dwusetkę i mamy kanał, który już osiąga tutaj, pamiętacie jak mówiłem, że tu będzie jeszcze jedno wejście, żebyśmy dywergencję mieli oraz coraz malejący wolumen, więc tu bym się spodziewał właśnie takiego spadku na właśnie na tym, na S&P troszeczkę, co by znowu świadczyło o tym, weźmiemy sobie tutaj na dniówkę, zobaczcie, co by świadczyło o tym, że tutaj mamy teraz ramię, no właśnie ten spadek ciekawy, czy właśnie będzie, bo mamy tak jakbyśmy mieli ramię tutaj C całe, zobaczcie, tutaj, tu początek, trójka, jeszcze i tutaj do dołu. I wtedy jakbyśmy tu lecieli, to by pasowało w nasz ten segment tutaj trafić, czyli zobaczcie, tu mniej więcej mam taką linię supportową i tak koło 103, 100, 104, 103, 102. Zaraz pokażę to na rysunku. Zobaczcie, tutaj gdzieś byśmy takie coś mieli. Najważniejsze, żebyśmy przeszli przez te 106-190. Wtedy naprawdę wszystko będzie tutaj się poruszało. 10-letnie obligacje zaczynają, zobaczcie, iść do dołu. I teraz czekam, aż ten główny poziom pęknie tutaj, 3,70. I jak tak, no to wtedy lecimy, czyli ich cena wzrasta, czyli kasa wraca na giełdy. Więc S&P mogłoby wybić technicznie górą. Tu byłby taki fake out i byśmy wybijali może do pełnego zasięgu, może do 4300 nawet. Byłoby nieźle. Złoto, bardzo podobnie. Czekam tutaj na właśnie na ten range cały, zobaczcie, na ten spadek. Mniej więcej tutaj pokrywa się point of control, no i nasze Fibonacci, więc tak to wygląda. Jeszcze tylko Ethereum. Szybko zobaczymy. Ethereum bardzo podobnie.
Wczoraj coś tam powiedziałem śmiesznego na Ethereum, już nie pamiętam, że coś tam spada jak każdy. Też zobaczcie, mamy tutaj kanał, który właśnie się też włamuje tutaj do dołu. Tak jak wszędzie, więc też bym tutaj po prostu czekał. No zobaczcie, można to zrobić tutaj od tego dołka, tutaj mamy taki poziom, lub od ostatniego tu impulsu. I też tutaj zobaczcie, pokrywa nam się tutaj ten neckline, więc dla mnie byłaby to strefa pierwsza w tym miejscu, a jeżeli puści ona, to bardziej, tu jest jeszcze taki punkt 1115, to wtedy, o właśnie, 1115, a druga tutaj by była taka strefa, tak bym to mniej więcej rozegrał. Ktoś powie, a to z tą, no słuchajcie, też można, ale bardziej tutaj tą widzę. No i inne monety bardzo podobnie zachowują, wszystkie mają ten sam pattern, czyli cena zaczęła tak iść, tu mamy kanał, cena zaczyna się wyłamywać tutaj do dołu. Tak samo mamy tutaj z LRC, też retesty są. Ja teraz obserwuję na przykład Linka dosyć sporo i też tutaj widzę pięknie, tutaj akurat Linka brałem troszeczkę i teraz jakby on zszedł troszeczkę jeszcze, to by było na całkiem bardzo ładnie. Maker też wygląda, no może aż nie tak dobrze, wyglądał dobrze, ale tworzy się tutaj, zobaczcie, taki jakby head and shoulders. No i bohater LTC, Litecoin, zobaczcie, Litecoin wyszedł pięknie, tylko zaraz to jest LTC, USDT, Litecoin wyszedł bardzo ładnie do góry, no i teraz tutaj myślę, że może być właśnie cofnięcie i pasowało, bo mamy tutaj WAP, mamy tutaj też nasze Fibonacci, więc tutaj bym uważał, ale podobny pattern do Litecoina, jeszcze nie wystrzelony, jak sobie na małą oś zobaczymy, zobaczcie, posiada, zobaczcie, Litecoin na małej osi, ok, tutaj w tym miejscu, zobaczcie, tylko cyknę to, oto to miejsce, posiada Chili's. Jeżeli też ma wyłamania, Litecoin będzie miał swój halving, dlatego tak to wygląda, dobra? I tu uważajcie na Chili's, Chili's też ma takie coś, tylko jeżeli popatrzymy sobie właśnie tutaj na falę, to jeszcze moglibyśmy zejść troszeczkę niżej, no nie wiem. Ja troszeczkę tutaj wziąłem, a tylko trochę, poprzez te wyłamanie, tak? Ale jeżeli byśmy tutaj spadli jeszcze na, nie wiem, powiedzmy na 12 centów, chociaż wątpię, raczej tutaj na 15, no to czemu nie? I to by było tego mainnet pod koniec roku. A Chili's lubi pompować przed mainnetami. Audio jeszcze też tutaj zaczęło coś iść. Ja w audio tutaj się władowałem, tutaj podniosłem sobie stop loss. Ok, mniej więcej tutaj pod to, także jestem bezpieczny, czekam dalej co będzie. W tej chwili weszliśmy tutaj w ten range, zobaczmy jak wygląda, nie ten range, sorki. O, ten cały range. Jak wygląda to tutaj? Na razie byśmy sobie to zagocili, czyli jesteśmy na point of control. Jeżeli poniżej spadniemy, to raczej wtedy tutaj na 14 centów znowu będziemy lecieć. Jeszcze nie zapominajcie o Genzo Kinshi. Zobaczcie, jak ładnie zeszło i idzie tutaj sobie bokiem. Teraz. Dobra, szybkie wiadomości. Zobaczcie, w tej chwili zaczynają się strajki w Stanach. Chodzi tutaj o koleje i różne firmy takie transportowe. Chodzi o to, że chcą oni się dogadać tutaj, żeby były podwyżki i takie różne rzeczy i to może spowodować, że zobaczcie, oni są odpowiedzialni za 40% różnych dystansowych cargo, okay? Różnych, nie wiem, żywca, drewna, węgla, konstrukcji i coś tam i w ogóle innego, innych materiałów i taki strajk mógłby kaskadowo spowodować no wiele niepowołanych skutków i w tym supply chain, który dopiero zaczyna wracać i można by było go tutaj zdławić, tak? Global Shipping Industry ma nowy problem. Wiedzieliśmy od Pawełka już wtedy, że tam były te wszystkie różne frechty i te inne sprawy. Na pusto pływały, ale teraz jak się okazuje, zobaczcie, top of falling freight rates, czyli rates tutaj spadają, okay? Ten dane pokazują, depo, w którym są kontenery, wiecie, żeby tam je przytrzymywać, już jest pełne, okay? Pełne. Że już się zapychają albo są pełne, czyli widzimy, że nie ma rozładowania, że no już zaczynają tego znowu skupować, znowu i powoli to będzie, tylko już
tak na pusto, że muszą gdzieś to składować. Także ani widać widu, ani słychu na tym. Dodatkowo jeszcze cena oleju tutaj zaczęła też spadać, czyli to właśnie powoduje, że inflacja może tutaj lecieć. Prawdopodobnie cena potem oleju odbije, ale na razie kontrybuje się to do właśnie spadku. I tutaj zobaczcie, mamy jeszcze Consumer Price Index i Rail Freight Carload, tak? I one są tutaj już nisko. I zobaczcie, to tylko może spowodować taki problem, że tego supply, ten supply przestanie się ruszać, czyli ta inflacja może nie zacząć tak szybko spadać. To jest ten problem. Ale na razie zobaczcie, jak tutaj ten frakt spadł, czyli transporty spadły, firmy zbankrutowały. W skrócie recesja, inflacja od razu ją dogoniła, bo jeszcze też ropa też spada, ponieważ nie było tylu kupujących. I teraz chciałbym jeszcze wrócić tutaj do poprzedniego odcinka, tam co mówiłem o właśnie komornikach, bo tam paru ludzi nie pasowało tam trochę rzeczy, że na przykład co ja tam mówiłem o tym, że nie zawsze się miło zwracają i tak. No ja mówiłem to z własnego doświadczenia, ale i tam ktoś powiedział, że tam jakbym namawiał, żeby palili mi samochody, coś takiego. Ludzie, kurne, do tych osób naprawdę musicie zjeść chyba tonę żwiru. Ja wam tylko pokazuję, co tutaj się działo w Irlandii, ok? Zobaczcie, employee fraud, to są artykuły z 2009 roku. Dużo ludzi zaczęło oszukiwać w pracy, kraść i w ogóle, ok? Tutaj. Następnie, zobaczcie, garda, to jest policja, tak? Wini recesję za dramatyczny wzrost w różnych włamaniach. W 2009 roku było tyle kradzieży, tyle się różnych rzeczy pojawiło i dlatego to mi w tamtym odcinku chodziło, że będzie nieciekawie u nich i że dużo ludzi nie będzie oddawało tych rzeczy, ale to nie tylko o nich bym się martwił, komorników, tylko o sklepikarzy. Zaraz też wam pokażę tutaj inne rzeczy. I to, co nadchodzi, tak jak tam wytłumaczyłem, to nie to, że ja tutaj mówię, że powinni palić. Ja tylko pokazuję, co się dzieje w przeszłości, to co ja widziałem i to, co prawdopodobnie stanie się tutaj, bo jeżeli człowiek już nie będzie miał nic do stracenia, to zobaczycie wtedy, jakie cyrki będą. No i tutaj na przykład wam takie przykłady wam powiem, że było tak w 2009-2010, na Facebooku było pełno filmików, jak na przykład takie małe gangi 4-5-osobowe wpadały i na przykład wycinały DPF-y samochodów centralnie żywcem na osiedlu podczas normalnego dnia, 12 powiedzmy w dzień i ten, czy tam pierwsza w dzień, normalnie schylał się koleś, podnosił to na tym jacku, wycinali i odjeżdżali i nikt nic nie zrobił. Stało czterech tam jako obstawa w rurkach i tyle. I to pełno takich rzeczy było, pełno. Zobaczcie tutaj, a to akurat jest coś innego, ale nie wiem, czy pamiętacie, w 2011 roku były różne zamieszki w tym, w Wielkiej Brytanii. Chodziło tutaj o tą śmierć tego Marka Dugana, taki tam został zastrzelony po prostu w Tottenham i był taki protest i ten protest się szybko przerodził po prostu w eskapadę tam z miasta na miasta, używając BlackBerry na social media, po prostu łączyli się głównie teenagersowie, te nastolatkowie i demolowali wszystko, szli. Tylko tutaj chcę pokazać to, że bardzo szybko w dzisiejszych czasach może niegroźny ruch przerodzić się w duże rzeczy, rozumiecie? W bardzo dużo różnych rzeczy. Kolejną plagą, jaka była w 2009-2010 się zaczęła, 10 właściwie, i jest do tego do dzisiaj, są to tak zwane, nie wiem jak to powiedzieć, fałszywe claimy, fałszywe roszczenia od względem ubezpieczenia. Czyli ktoś wchodzi do sklepu i się potyka i mówi, że nie, potknąłem się w twoim sklepie, 50 tysięcy euro dla mnie, bo nie wiem, złamałem łokieć albo tam pobiłem łokieć, coś takiego. I tego jest od metra. I te sklepiki, pamiętam wtedy, zaczęły się zamykać, ponieważ tyle było tych claimów, że ich premium, czyli ich ubezpieczenie, kwota ubezpieczenia tak wzrastała, że po prostu nie mogli nic zrobić. I to trwa do dzisiaj. Także w Polsce nie było kryzysu. Okay? Ja tutaj mam już przygotowany raport z Polski 3, to dogram to, całą tą prezentację, więc tam zobaczycie, jak mniej więcej to wygląda. Nie było tego, ale nadchodzi to. I na podstawie tego, jak sobie wpiszecie w różnych państwach różne rzeczy z 2009, zobaczycie, jak mniej więcej to wyglądało. I raptem teraz ktoś tam się oburza, że pokazałem, że gdzie to było w ogóle, bo jeszcze tutaj to było, zaraz, gdzie ja miałem ten artykuł? Patrzcie,
Tutaj było właśnie, głośno było wtedy w Irlandii bardzo, tutaj, i wtedy tam wszyscy ci różni senatorowie tam się wzięli. O to chodziło, że zobaczcie, tutaj była taka farma i tam właśnie ją przejmowali i po prostu ludzie ruszyli i tam wpierdzili im wszystkim, popalili samochody, więc nie ktoś widzi, co namawia, czy widzi, że nie wiem, że takie coś w historii jest, to co powiedzą te osoby o Sri Lance, jak tam całe państwo zaczęło, nie wiem, wieszać polityków, to co też jest takie, że takie głupie teksty naprawdę. I zobaczcie tutaj, banki i vulture funds, było bardzo głośno w Irlandii, że banki sprzedały funduszom powierniczym, funduszom takim różnym od właśnie komorniczym, te wszystkie kredyty, nieruchomości właściwie, z ludźmi razem, tak? Czyli, że to oni im spłacali. I tam nie było dogadywania się. Rząd obiecał, że tak, zajmiemy się wam, pomożemy wam. Nikt nikomu nie pomagał. Ludzie byli wkurzeni. Na przykład jak były aukcje domów i przyjechali ludzie, tak? To ludzie wpadali na te aukcje, demolowali je, żeby nie było tych aukcji, żeby nie mogli ich domu zrobić. To dopiero nadciąga. To dopiero nadciąga. A nie to takie gadki. Kurna, jakbym miał mówić takie wiadomości, co każdy chce usłyszeć, to co byłby za kanał? To lepiej sobie włączyć TVP. Ja mówię to, czego nie mówią o tym, to czego nie ma właśnie. To jest właśnie cała filozofia, żeby zobaczyć, co będzie się działo. Dobra, jeszcze tutaj na koniec chciałbym jeszcze przeczytać kawałek, fragment z książki Wojna o pieniądz. Zobaczcie, aby podnieść ceny, wystarczy, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe i zacznie stymulować rozwój kredytu, doprowadzając do prosperity na giełdzie. Czyli tak jak teraz w Polsce mamy, stopy zostały obniżone przez Narodowy Bank Polski, to jest jak Fed, okay? I następnie popieprzyło wszystko do góry, tak? Kiedy przemysł już przywyknie do nowej stopy procentowej, właśnie zerowej, zaczęło to wtedy iść, tak? Rezerwa Federalna arbitralnie dokonuje podniesienia stóp, tak jak u nas zaczęło być podniesienie stóp i nagle wysprzęglanie ludzi z kredytami, tak? Kończy czas prosperity. Rezerwa może przez niewielką korektę stóp procentowych delikatnie wychylać ceny w lewo, w prawo. Może też za pomocą gwałtownych korekt stóp doprowadzić do dramatycznych fluktuacji cen na rynku. I to, co chcę powiedzieć tutaj, to wszelcy poszkodowani, jakie dopiero będą, tak? Nie mówię tutaj o komornikach, nie mówię tutaj o jakichś radcach prawnych, ale mówię też o normalnych ludziach, sklepikarzach, taksówkarzach, jakichś tam, nie wiem, usługodawcach. Wszyscy oberwą. I mam nadzieję, że nie będzie tego social unrest, tych więziennic. Przecież Michael Burry pokupował dużo spółek więziennych, tak? Mam nadzieję, że tego nie będzie, ale sami zobaczcie, co dzieje się w innych krajach, jak dochodzi właśnie po prostu strefa zero kasy. Ludzie są tak przyzwyczajeni żyć w dobrobycie, tak zarobiście, nikomu nie chce się myśleć. Większość problemów, jakie ludzie mają, rozwiązują za pomocą miniratek. No tak nie może być, tak? Kurde, no kiedyś ja pamiętam jeszcze, jak ja byłem w Polsce i powiedzmy, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły, jak, no nie wiem, człowiek zawsze myślał, patrzył, co tu zrobić, żeby zarobić coś tego. Coś się zepsuło, to nie szło się gdzieś tam naprawić albo coś kupować, tylko samemu się naprawiało, nawet jak jeszcze ktoś czegoś nie wiedział. Pierwsze rozkręcało, a może się przyczyści na przykład. To jeszcze takie inne rzeczy są dosyć dobre. Zobaczcie, niektórzy błędnie uważają Rezerwę Federalną, czyli tak jak Narodowy Bank Polski, za jedną ze struktur rządu. Okay? Nie są to struktury rządowe. To prywatni monopoliści, tak jak NBP jest prywatnym monopolistą, a Rezerwa Federalna w interesie swoim oraz zagranicznych oszustów wyzyskuje amerykański naród. Czyli można tylko podmienić nazwy i wyzyskuje polski naród. W latach 1913-1949 środki trwałe Rezerwy Federalnej gwałtownie zwiększyły swą wartość ze 140 milionów na 450 miliardów dolarów. Te pieniądze popłynęły bezpośrednio do kieszeni udziałowców. Udziałowców, bo Rezerwa Federalna to jest firma. Bank Narodowy też jest firmą. To jest bank centralny. I zobaczcie, jak w Plandese było bardzo podobnie, co? Dodrukowali masę kasy, a ludzie dostali tylko ochłapy. Nawet wtedy wprowadzony był taki discretionary act, chyba to się nazywał, że ludzie chcieli wiedzieć, gdzie ta kasa poszła. No i powiedzieli, że nie, jest confidential. Czyli nadrukowali, ale to ludzie w podatkach będą spłacać. I to jest bardzo dobre zdanie. Wierzymy, że wolne i obiektywne, w cudzysłowie, potężne media świata zachodniego, jak i każdego świata, pokazują nam prawdę. Czyli każdy, kto ogląda telewizję, myśli, że to tak jest. Znaczy większość ludzi skamieniałych, tak? Okazuje się jednak, że większość faktów składających się na prawdę jest celowo odfiltrowywana.
A co na ten temat mówią powstające w USA prace z zakresu ekonomii? Nic. To jest bardzo ciekawe zdanie. Gdyż noszące nazwiska międzynarodowych bankierów fundusze badawcze, czyli na przykład porównajcie to, wybierają dla przyszłych pokoleń podręczniki ekonomiczne o zdrowej treści. I teraz porównajcie, to jest proces. Wszystko to jest pattern, proces. Porównajcie świat ekonomiczny i super ekspertów do świata medycznego i super ekspertów i treści medycznych. Porównajcie potem to do świata prawnego i także tych rzeczy. Porównajcie do świata, nie wiem, samochodowego. W każdym z tych następuje właśnie degradacja edukacji. To będzie też w tym odcinku edukacyjnym, tylko to przedstawię w taki sposób, żeby każdy to zrozumiał. Dobra, dzisiaj pomoc dla kota. Kot choruje i koci katar i ten. Także jak możecie, rzućcie po talarze, dam też link pod opisem, dobra? Tutaj halving story, ok? Rajd z 24 na 135 w 2019. Narracja o cyfrowym srebrze już wygasła, ale na LTC, na Litecoinie, to eliminacje do mistrzostw na BTC, gdzie datą kluczową jest rok przed. Deweloperzy nie mrawo wygląda na odgrzewany kotlet. Taki mamy trend, to jest ważne. Czyli Litecoin bardzo ładnie poszedł. Tutaj widać, że zaczął być skupowany, ale na linku bardzo dużo jest adresów, się nie wiem, zaraz wejdziemy na Mindraka ten. Na Mindraka tutaj portal. Nie mam tutaj tego rysunku. DXP, nie. Na linku jest dosyć sporo różnych transakcji, znaczy jest podniesione ilość tych walletów, więc coś tam też się dzieje, ok? Fear jak zwykle mały. Crypto Bubbles dzisiaj ładnie. Wyszliśmy, także właśnie ten skok. I później tutaj dodał, będę musiał właśnie zająć się tutaj Decreed. To taki projekt, który kiedyś zawsze chciałem mieć. Jest to taki, powiedzmy, bardzo zoptymalizowany Bitcoin, jakbym miał to porównać w dwóch zdaniach. Fed właśnie tutaj, Ann też dawała. Także dzisiaj takie mikro różne tutaj strzępy. Ja akurat Compound miałem. No i próbowałem tutaj w te Chili's. Czekam właśnie, bo Chili's czuję, że będzie tutaj też coś dawało. Tutaj to już pokazywałem chyba. A, to jest Sorki, to jest ten, do zadania, do wypełnienia, żeby dostać free airdrop. Tam join Discord, Twitter, coś tam retweetnij i wtedy i wtedy tutaj wyskoczą jakieś tam bonusy, więc sobie tutaj to zobaczcie. To jest Galaxy, Galaxy.com i tutaj właśnie takie rzeczy. No i właśnie taki jeszcze jeden projekt tutaj jest, okay, to jest OPX. GMX, czyli taka zdecentralizowana giełda dla tych kontraktów, dla dźwigni, dla innych rzeczy. I wczoraj też pokazywałem inny, to był DeFi Pool, tak? Vela inaczej, tak? I dzisiaj jest jeszcze jeden taki, OPX, OPX Finance. Ja go sobie kupiłem do mojego portfolio. Cena właśnie spadła trochę i teraz w ogóle na CoinMarketCapie wygląda to tak mniej więcej, był wzrost i teraz tak jakby była taka właśnie korekta długa. No i zobaczymy, jak będzie rynek, no to może coś z tego będzie, ale ja to kupiłem na dłuższy okres. O to chodzi, że teraz na każdym chainie te różne takie, powiedzmy, mniejsze projekty jak GMX, okay, mają swoje takie predykcje i pojawiają się, więc no nie wiem, jak chcecie ten. To jest tylko market cap 1,5 miliona. Najlepiej poczytajcie sobie o tym, wejdźcie sobie na stronę tego OPX-a, to jest na CoinGecko, jest tam ta platforma, jest cała, możecie sobie podłączyć wallet, zobaczyć, jak to jest, nic nie trzeba kupować. No i tutaj co pokazywałem, te różne frody i te rzeczy, no i dobra. Spektakularny spadek rentowności firm w Polsce. W trzecim kwartale pogorszyły się wyniki zatrudnionych przynajmniej 50 osób. Firm zatrudniających przynajmniej 50 osób. Także, no cóż, widzimy, że Rada Polityki Pieniężnej, to co mówiłem, gra pod recesję, gdzie będzie spadała inflacja, gdzie Fed nie będzie podnosił stóp, a raczej będzie zdejmował. I tym samym Rada Polityki Pieniężnej bez podnoszenia stóp procentowych zauważy efekt spadku inflacji. No, gra ryzykowna i widzę, że
niedużo ludzi w tych tutaj trendach ekonomicznych zaczyna to widzieć, bo tylko ukazują się artykuły, że o, jest to bardzo tego zuchwała tam pozycja. Czy zuchwała? No wiadomo, no ja mówię, będą podnosić stopy, będzie kryzys, ale będzie ok. Nie będą, polski złoty będzie tracił, tak? Także to są dwie rzeczy. Ale te zagranie, no iście ryzykowne, jednak no powiem, że nieźle to sobie umyślili. No i dobra, i dzisiaj kończę na tym, taki szybszy odcinek. Jutro może będzie normalnie, jak już będę trochę tam lepiej sprzęglił. No i nic się nie zmienia. Czekamy, ja przynajmniej czekam na korektę właśnie BTC, zobaczymy co z tego będzie i innych właśnie monet. Ja obserwuję Chilis, obserwuję Linka i Litecoina. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.